Hej dziewczyny, zapraszam Was dzisiaj na makijaż inspirowany naturą, a konkretnie liśćmi jesiennymi. Jako bazy użyjemy cienia wodoodpornego, w jakim odcieniu napiszę Wam na dole. Jest to cień z Bels z serii Hypoallergenic. Wewnętrzne kąciki nakładamy cień Scobo, jest to cień numer 150. Matowy, taki limonkowy, zielony, piękny. Teraz już niestety wszystkie liście pospadały, ale to się wytnie, nieważne. Inspiracja była dobra. O, widzicie, jaki piękny liść. Teraz następnie będziemy nakładać cień z Pierrenée i to jest kolorek numer 28. Nakładam ten cień tym samym pędzelkiem, tylko drugą stroną. Kolejny cień z Pierrenée, jest to numer 105. Chciałam przechodzić tak odcieniami, żeby wszystko się fajnie łączyło. Kolejny to jest numerek 119. Oczywiście wszystkie kolory wypiszę Wam pod spodem. Tym samym cieniem zaznaczymy też zewnętrzny kącik dolnej powieki. A później będziemy przechodzić tak kolorami jak na górnej. I bierzemy się za rozcieranie. No, trochę tego rozcierania było. Musicie same przyznać. Teraz dodaję sobie na pędzelek jeszcze trochę tego koloru i jednocześnie rozcieram, żeby go po prostu nie utracić, bo chcemy jednak, żeby kącik był najciemniejszy. Teraz biorę czysty pędzelek i jeszcze tam dopracowuję szczegóły. Wracam do tych kolorów i dopracowuję również przejścia między kolorami, żeby nie było równych odcięć, bo one mają tak pięknie przez siebie przechodzić, a nie mają być widoczne granice. No najbardziej będą na pewno widoczne przy tym zielonym, bo to jest najjaśniejszy kolor. No ale myślę, że udało mi się zrobić to tak, żeby te granice nie były ostre. Na dole przechodzimy do tego pomarańczu wcześniejszego, który był na górnej powiece i w wewnętrznych kącikach znowu będzie zielony. Tutaj właśnie pogłębiam kąciki numerem 297 z Inglota. To jest ta seria What a Spice. Dodał mi takiej głębi. I malutkim pędzelkiem nakładamy zieleń na dolnej powiece w wewnętrznym kąciku, łącząc z innymi kolorami. Strasznie mi się podoba ten makijaż. I tam jednocześnie, widzicie, rozcieram znowu tą zieleń, tą granicę. Wytuszowałam rzęsy tuszem z gosza, zrobiłam kreseczkę i teraz tym pudrem, który bardzo lubię, z Inglota będę sobie tam czyścić, co mi się osypało, granice. Zblendujemy troszeczkę. Puder brązujący z Biedronki z serii limitowanej, mówiłam o nim wiele razy. To jest ta seria, która się nazywała Jungle. I robimy konturowanie. Konturuję sobie drugi podbródek. Wtedy jeszcze nie byłam na diecie, jak to nagrywałam. Rozświetlacz z My Secret. Też sobie go nie żałujemy, bo przecież liście są lśniące, kiedy je popada. To też nawiązujemy do tematu. Róż matowy z Makeup Revolution. Jaka to paletka, napiszę Wam na dole, bo teraz nie pamiętam, jak zwykle, kurczę, no. I pomadeczka, taki błyszczyk w fioletowym odcieniu z firmy Manhattan. Bardzo lubię, bardzo ładnie się błyszczy i myślę, że genialnie wpasowuje się w ten makijaż, bo nie jest za intensywna, ponieważ oczy już są. I tak prezentuje się efekt końcowy. Myślę, że udało mi się odwzorować nieco jesienną aurę i jesienne liście. Co myślicie? Wykorzystacie? Przyda Wam się na coś taki makijaż? Do zobaczenia w następnych makijażach. Buziaki, pa, pa!
would you close?